Chcę mówić dzisiaj na temat fundamentów. To jest dzisiaj słowo, można powiedzieć, wyklęte. Możecie we wszystkich środkach masowego przekazu przeczytać, że fundamentalizm jest źródłem wszelkiego zła. Nikt tylko nie bierze pod uwagę tego, że tak naprawdę chodzi o fundamentalizm islamu. Natomiast kiedy mówimy o fundamencie w rozumieniu Bożego Słowa, w rozumieniu Biblii, to mówimy o czymś zupełnie innym. Mówimy mianowicie o sytuacji, w której człowiek staje mocno na swoich nogach, świadomy tego, w jakim celu został powołany do życia, świadomy zamiarów Bożych i swoich, wypełniony pokojem, wypełniony pewnością, świadomy prawdy. A więc człowiek, który jest niesterowalny, człowiek, którym się nie da manipulować, ponieważ on wie, dokąd zmierza, wie, kim jest, wie, co jest dobrem, a co jest złem. I to jest drugi powód, dla którego świat dzisiejszy nienawidzi fundamentu, dlatego że człowiek zbudowany na fundamencie, w rozumieniu oczywiście Biblii, jest człowiekiem, którego nie da się wtłoczyć w ramy, w jakich chciałby, aby ten świat, aby każdy z nas żył. Stojąc na fundamencie Jezusa Chrystusa, jesteśmy niebezpieczni na porządku, duchowego porządku tego świata, który hołduje grzechowi i wszelkiemu złu. Natomiast jesteśmy w jakimś sensie ambasadorami Ewangelii. Jesteśmy ambasadorami samego Chrystusa, gdyż pokazujemy swoim życiem, że nie trzeba grzeszyć. Biblia nas uczy, że jeśli należymy do Boga, nie musimy już grzeszyć, że żyjemy według innego porządku. Żyjemy według porządku, który jest Bożym porządkiem. Dlatego musimy mieć świadomość, że z każdej strony będą atakowane postawy, które cechują się właśnie fundamentem, Bożym fundamentem. Nie będziemy ani dobrze rozumiani, ani nie będziemy dobrze widziani, jeżeli na ten fundament będziemy się w swoim życiu nieustannie powoływać. Ale tak było zawsze i nie jest to nic dziwnego. Mówię o tym jedynie po to, żeby uświadomić być może niektórym z nas, dlaczego czasami widzi się w niewłaściwym świetle. No właśnie dlatego, że dzisiejszy świat pełen relatywizmu moralnego wcale nie ma zamiaru odwołać się do fundamentów. Ale my nie żyjemy w ten sposób i nie mamy zamiaru tak żyć. Chcemy żyć według Bożego Słowa, a do tego potrzebny jest fundament. Jasny fundament, na którym każdy z nas ma stanąć. Prześledźmy tak pokrótce, co nam Biblia mówi na temat fundamentu, zaczynając od słów samego Jezusa Chrystusa z Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału. Niektórzy uważają Pana Jezusa za znakomitego nauczyciela i wcale nie mają zamiaru przez to zmieniać swojego życia, ale uważają go za bardzo sympatycznego takiego żydowskiego nauczyciela wędrownego, który gdzieś tam kiedyś, 2000 lat temu, mówił kilka fajnych rzeczy. No, zdziwią się któregoś dnia, jak się okaże, że tam będą musieli przed nim stanąć i zdać sprawę ze swojego życia. A ponieważ Biblia zapowiada, że wtedy, kiedy przed nim staną, on już nie będzie taki miły i sympatyczny, bo będzie wtedy Bogiem, który sądzi, to tym gorzej dla nich, jeśli dzisiaj nic innego nie chcą w swoim życiu uczynić. Łukasz 6, 48, 49, może od 46 nawet. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobnie jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, gdyż był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom swój na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. W prostej historii, w prostym podobieństwie Jezus powiada, czym charakteryzuje się człowiek, który nie tylko słucha uchem to, co Jezus ma mu do powiedzenia, ale przyjmuje także to do swojego serca. Jednocześnie zaczyna od pewnego stwierdzenia. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie? Dlaczego modlicie się do mnie?
Dlaczego, to dzisiaj można było powiedzieć do wielu ludzi, dlaczego mówi, modlicie się do mnie? Dlaczego wymawiacie moje imię, chcąc w ten sposób powiedzieć, że ja jestem waszym Panem? Po co to robicie, skoro nie zbudowaliście swojego domu na fundamencie, którym jest moje słowo? A dowodem na to jest to, że wasze domy leżą w gruzach. Jeśli byśmy dzisiaj spojrzeli na nasz kraj, to do jak wielu ludzi dzisiaj Jezus mówi, po co do mnie mówicie, Panie, Panie? Jak zbudowaliście swoje domy? Zobaczcie na swoje domy. Leżą w gruzach. Porozbijane rodziny, często zniszczone podstawy bytu materialnego przez alkoholizm, narkotyki. A ci sami ludzie w każdą niedzielę śpiewają pieśni, gdzie wymawiają imię Jezus. Daliby się publicznie pokroić prawie, że gdyby powiedziano im, że są niewierzący. Jezus mówi, podobni jesteście do ludzi, którzy tylko mówią, ale niczego nie czynią. Ale Chrystus powiada, jest pewien rodzaj człowieka, który jest tym właściwym człowiekiem, tym, który chce mnie słuchać. To jest człowiek, który głęboko się dokopał. Jeżeli ktoś z nas widział, jak się buduje fundamenty, to mógł zauważyć ciekawą rzecz. Najpierw ściąga się ziemię, tak zwany humus, czyli to, co jest zupełnie sypkie. To, na czym się nigdy zbudować niczego nie da, bo by się natychmiast każda budowa rozpadła. Ale to jest dopiero pierwszy etap. Zgarnia się to, co najbardziej widać, że się nie nadaje do budowy fundamentu. I to jest w życiu duchowym ten pierwszy moment, ta pierwsza chwila, kiedy człowiek uświadamia sobie, że żyje w grzechu i pozbywa się poprzez wyznanie tych grzechów, pozbywa się tego w modlitwie przed Panem. I to jest pierwszy etap. Ale jeszcze się nie wylewa fundamentów. Teraz następuje wkopywanie się głęboko w ziemię. I w zależności od tego, na jaką glebę się trafia, kopie się albo bardzo głęboko, albo troszeczkę płycej. Tak głęboko, aby dotrzeć do jak najbardziej twardego gruntu. Takiego, który trudno już dotknąć nawet, który trudno złupać, który wytrzyma wszelki napór. Czasami jeszcze stosuje się dodatkowe zabezpieczenia, wylewając specjalne takie belki, mieszając beton ze zbrojeniem. To jest wszystko po to, aby ten dół fundamentu, ta stopa fundamentu była jak najtwardsza. I tak się dzieje w życiu duchowym. Ten pierwszy moment, te pierwsze wyznanie grzechów jeszcze niczego w życiu człowieka tak naprawdę nie zmieniło. Czytając Boże Słowo, ucząc się od Chrystusa, biorąc na poważnie to, co On do nas mówi, On nam zaczyna pokazywać, jakie rzeczy w naszym życiu są powodem naszych upadków i tragedii. I to są rzeczy, o których czasami nie mamy pojęcia, że one istnieją, ponieważ nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy. To są rzeczy, które sprawiają, że człowiek żyje w niewoli, a nie w wolności. I tak często musimy się pozbyć miłości do różnych rzeczy, do pieniędzy, do kariery, miłości do telewizji niektórzy. Wszystko po to, żeby ten twardy grunt, na jaki wreszcie gdzieś wewnątrz siebie natrafimy, twardy w tym sensie, że możliwy do tego, aby na tym zacząć budować, aby wreszcie się objawił. To wszystko jest wyłożone wtedy, uzbrojone, można powiedzieć, Bożym Słowem, bo to jest podstawa wszelkiego fundamentu. Jest to uzbrojone Bożym Słowem, ale tak naprawdę jest to uzbrojone samym Chrystusem, który jest żywym Słowem od Boga. I tak Kolosan 2,7 mówi, zbudowani na Nim, czyli Chrystusie, i wkorzenieni w Niego, czyli w Chrystusa. Tak więc fundament w naszym życiu stanowi o naszej przyszłości. Jeżeli jest niewłaściwy fundament, jeżeli jest to fundament, który jest niedbale zbudowany, albo go w ogóle nie ma, to nasza przyszłość musi lec w gruzach. Czasami ludzie zastanawiają się, jak to się stało, że człowiek chodził do zboru przez pół roku i zniknął. Dlatego, że nie było w nim fundamentów. Dlatego, że jego serce, jego wnętrze nie zostało w żaden sposób zakorzenione w Chrystusie. On nie zbudował swojego życia na Chrystusie.
zbudował swoje życie być może na dobrych chęciach, dobrych pragnieniach, bo trudno przecież od razu z góry zakładać, że to były złe chęci, złe pragnienia. Ale to wszystko jest sfera uczuć. Nie buduje się swojego życia na uczuciach. Swoje życie budujemy na woli. A wola nasza sprawia, że chcemy lub nie chcemy, żeby fundament został w nas założony. Bo to od nas zależy. Czy więc zbudowaliśmy dobry fundament? Pamiętajmy, że dobry fundament, który budujemy, który jest tak naprawdę Bożym Słowem, a jeszcze głębiej sięgając jest samym Chrystusem, oznacza, że przyjęliśmy naukę Bożego Słowa taką, jaka jest. Nie taką, jaką chcielibyśmy, żeby była, ale taką, jaka jest. Człowiek, który ma dobrze założony fundament, charakteryzuje się tym, że jest posłuszny Bożemu Słowu. Jest posłuszny temu, co Boże Słowo mówi w każdej dziedzinie życia. Ponieważ fundament założony w nas jest też fundamentem Kościoła. Ponieważ my jesteśmy wszyscy elementami Kościoła. Więc cechą charakterystyczną tego fundamentu będzie również i to, że ludzie, w których założony został taki fundament, będą do siebie się przybliżać. Dlaczego? Dlatego, że mają ten sam fundament, cechujący się tym samym Bożym Duchem, wyznaczający te same cele, szukający tego samego, czyli samego Boga. Dobrze założony fundament to jest dobrze założony Kościół. Dlatego, kiedy Chrystus zwraca się do Piotra, pytając go, co on myśli o nim samym, o Chrystusie, a Piotr odpowiada, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, to Jezus mu powiedział wprost wtedy, Piotrze, nie sam do tego doszedłeś. To nie twój rozum na to wskazuje, nie twoje doświadczenie. Wiemy, jakie było doświadczenie Piotra i jaki był rozum Piotra. On zawsze miał lepsze wyjście dla Chrystusa, w cudzysłowie. Ale mówi Chrystus, to Ojciec przez Ducha Świętego objawił ci, kim jestem. Ojciec przez Ducha Świętego objawił ci, kim jestem. I dalej w greckim tekście, bo chcę greckim tekstem się posłużyć, jest napisane, Piotrze, ty jesteś takim maleńkim kamieniem, co oznacza, nie nadajesz się na żaden fundament. Ale objawienie, które otrzymałeś, jest wielkim głazem, na którym może być zbudowany mój Kościół. Polskie tłumaczenie nie oddaje tego w sposób właściwy, aczkolwiek jeśli ktoś zna całą Biblię, nie ma wątpliwości, co tam jest napisane. Kościół nie był zbudowany na Piotrze, nie był zbudowany na żadnym człowieku, bo człowiek jest zawodny, słaby i w każdej chwili może zawieść. Kościół został zbudowany na fundamencie Bożego Słowa. A to, co mamy dzisiaj przed sobą, to jest Boże objawienie, Boże Słowo. Każdy z nas został tak zbudowany, jeśli tylko jest gotów, aby Pan prowadził go przez życie i uczył go wszystkiego. Najpierw Bóg zbuduje w nas fundament. Dzisiaj nie zajmujemy się tym, co będzie potem, ale chcę jeszcze raz podkreślić, fundament Boży jest podstawą naszego duchowego życia. I jeśli nie założysz fundamentu, bracie i siostro, we właściwy sposób, to całe twoje życie będzie kulawe. Kiedyś, kiedy ja rozpoczynałem moją drogę duchową, byłem w miejscu, gdzie uczono mnie, że życie człowieka duchowe składa się, można wyrazić sinusoidą. Raz na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole. I nie bardzo mi to pasowało. Ale tak uczono, więc tak przyjąłem. Ale kiedy zacząłem poznawać Biblię, kiedy pozwoliłem na to, żeby Bóg zaczął przez Boże Słowo budować we mnie swój fundament, to, co Bóg pokazuje w Biblii, jest to jasne dla każdego, kto czyta Boże Słowo, to duchowy rozwój człowieka odbywa się w inny zupełnie sposób. Z wiary w wiarę, mówi Boże Słowo. Nie ma upadku. Nie ma raz lepiej, raz gorzej. Jest tylko krok po kroku coraz bliżej Pana. A więc gdybyśmy to mieli wyrazić geometrycznie, to musielibyśmy narysować linię prostą, wznoszącą się nieustannie. Punkt odniesienia tej linii to jest sam Chrystus.
Nie można raz być na dole, raz być na górze. Jeśli fundament został zbudowany właściwie, to choćby uderzyły weń wszelkie wody, wszelkie wichry, choćby były i trzęsienia ziemi, nic nie jest w stanie zniszczyć takiego budynku. Jeśli ktoś interesuje się architekturą, to wie, że w strefach, gdzie wszystkie te zagrożenia istnieją, można powiedzieć jak w pigułce, buduje się dzisiaj domy, które chociaż mają po 20, 30 czy nawet 40 pięter, nie są narażone na zniszczenie. Dlatego, że długo pracowano nad tym, aby właściwe fundamenty położyć. I w duchowym wymiarze jest dokładnie tak samo. To, co czytamy, Boże Słowo, to, co jest nam dane, Boże Słowo, to, co jest nam tak naprawdę dane, czyli żywe Słowo od Boga, sam Chrystus, to sprawia, że w nas jest zbudowany fundament, który oprze się wszystkiemu, dosłownie wszystkiemu. I to jest powód, dla którego świat nienawidzi fundamentu, na którym stoimy. Ponieważ jeśli stoję na Chrystusie, wiem, co jest prawdą. Jeśli stoję na Chrystusie, wiem, dokąd zmierzam. Jeśli stoję na Chrystusie, wiem, kim jestem. Wiem, co dla mnie zrobiono. Nie dlatego wiem, że doszedłem do tego. Wiem, ponieważ ten fundament mówi mi o tym. Dlatego list do Kolosan 2,7 mówi zbudowani na fundamencie, ale też wkorzenieni w ten fundament, czyli pijący, jedzący z tego fundamentu. Stąd wiemy, co jest prawdą, a co nie. Stąd wiemy, co jest dobre, a co nie. Stąd wiemy, dokąd zmierzamy, a gdzie nie powinniśmy. Stąd wiemy, jaki cel i sens ma ten świat, jaki cel i sens ma nasze życie. Bo jeśli tego wszystkiego nie wiemy, to jesteśmy, jak mówi list Judy, jak liście unoszone przez wiatr, jak obłoki, które raz są pchane w jedną, raz w drugą stronę, nie mają swojego zakotwiczenia, nie mają swojego miejsca, nie wiedzą, dokąd zmierzają. I większość ludzi tak żyje, ale większość ludzi też nie chce się przyznać nawet do tego. Łatwiej to utopić w butelce, łatwiej to utopić w strzykawce, niż poważnie o tym rozmawiać. Ponieważ to oznacza, że muszę podjąć poważne decyzje w swoim życiu. A tego ludzie nauczeni dzisiaj życia na luzie nie chcą. Ale to jest ich wybór. Co jeszcze ważnego, jeśli chodzi o fundament, powinniśmy wiedzieć? Otwórzmy sobie list drugi do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. Drugi rozdział, wersety 18 do, a może nawet od 14 sobie przeczytajmy. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Fundament Boży stoi niewzruszony. Wstęp, który poczyniliśmy do tego 19 wersetu, mówi nam, że Paweł spotkał się w swojej służbie z herezją. Herezja polegała na tym, że pewni ludzie, tu wymienieni są z imienia niektórzy, Hymeneusz i Filetos, uczyli, że zmartwychwstanie już się dokonało. Oczywiście wprowadzało to ogromne zamieszanie i doprowadzało do podziałów, do kłótni, do sporów o słowa i tak dalej, i tak dalej. I Paweł powiada, zostaw to, nie wdawaj się w te spory. Ludzie, którzy te spory chcą prowadzić i siać, to ludzie, którzy zboczyli z drogi prawdy, a więc nie przebywający na właściwym fundamencie. Ale ty pamiętaj, że fundament Boży stoi niewzruszony. Niewzruszony.
I do tego jest zapieczętowany. To jest niezwykle ważne stwierdzenie. Niewzruszoność fundamentu rozumiemy, ale co oznacza, że jest zapieczętowany jeszcze dodatkowo? Po pierwsze, zapieczętowany oznacza zamknięty. Wszystko, co jest zapieczętowane, może być złamane tylko wtedy, kiedy się otworzy pieczęć, kiedy się ją złamie. Zapieczętowane oznacza zamknięte. A zamknięte to znaczy, że to, co jest w środku, jest niezmienne. Że to, co jest w środku, nie podlega żadnym przemianom. Czyli fundament jest zapieczętowany w taki sposób, aby nikt nigdy nie miał wątpliwości, że można go w jakikolwiek sposób zmienić. Można tutaj odwołać się do ostatniej księgi Biblii i przeczytać. Jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Jeśli coś ktoś dołoży, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Ta księga jest zapieczętowana. Zapieczętowana. Boże Słowo zostało zapieczętowane, zamknięte, nie podlega żadnym zmianom. Oj, jak bardzo ludzie by chcieli się dowiedzieć, że Bóg zmienił zdanie, że Bóg już nie myśli tak, jak myślał 2000 lat temu. Jakże wielu ludzi byłoby zadowolonych z takiej informacji. I oczywiście zgodnie z zapotrzebowaniem są tacy, którzy tak uczą. Ale to jest oczywista nieprawda, to jest kłamstwo. Więc po pierwsze, zapieczętowane oznacza zamknięte i niezmienne. Dalej, zapieczętowane oznacza potwierdzone. Jeśli ktoś pisze coś, a jeszcze przykłada pieczęć, to nie ma wątpliwości, kto jest autorem wtedy. Bóg jest autorem swojego słowa. Owszem, używał wielu ludzi. Nie będziemy mówić o historii powstania Biblii, nie ma czasu na to. Ale jednym zdaniem, jeśli ktoś ma wątpliwość, co to jest za księga, to niech się zastanowi tylko nad tym, że pisana przez 1500 lat jest pisana przez kilkudziesięciu autorów, jest idealnie ze sobą zgodna. To jest po ludzku niemożliwe. Jeśli by to próbować wyliczyć matematycznie, to rachunek prawdopodobieństwa jest nieprawdopodobny. Nie da się tego wyliczyć. A więc nie tylko Bóg jest autorem tej księgi, ale Bóg ją zapieczętował i w ten sposób pokazuje, że jest właścicielem tego przesłania. Potwierdza to przesłanie. I wreszcie zapieczętowane oznacza, kto jest właścicielem tego. Bóg jest właścicielem swojego słowa. Jeśli byśmy wszystko to zebrali razem, to zobaczymy, że fundament, niewzruszony Boży fundament, który jest zapieczętowany, mówi nam o niezmienialności swojego przesłania. Mówi nam o potwierdzeniu przez samego Boga tego przesłania, także w Jezusie Chrystusie. Mówi nam o tym, że to przesłanie jest zamknięte raz na zawsze. I możemy oczywiście je przyjąć, ale możemy go odrzucić. Ale nie możemy go zmienić. I to jest największy ból dla wielu ludzi, że nie mogą go zmienić. Fundament, na którym stoimy, zobaczcie, jeśli tylko pragniemy go sercem, jawi nam się jako ostoja pewności. Jawi nam się jako ostoja pokoju. Już nikt nie może mi powiedzieć, że nie wiem, co jest prawdą. Jeśli ktoś jest chrześcijaninem, nie chcę powiedzieć o tym, że jest chrześcijaninem w sensie urodzenia się. Bo wielu ludzi myśli, że są chrześcijanami, bo się urodzili w rodzinach, gdzie niby rodzice byli chrześcijanami. Nawet rodzice wierzący nie gwarantują, że dziecko jest wierzące. To dziecko samo musi któregoś dnia spotkać Boga twarzą w twarz. I wtedy okazuje się, kim jest to dziecko. Oczywiście od rodziców wiele zależy. Fundament jawi nam się jako oaza w tym szalonym świecie. I żaden normalny człowiek nie wyjdzie z oazy na pustynię po to, żeby tam zginąć. Ale będzie żył w miejscu, gdzie jest pożywienie, gdzie jest woda, gdzie są życzliwi ludzie, gdzie jest życzliwy Pan i Władca, który dba w niezwykły sposób o człowieka. Jeśli ktoś chce iść na śmierć, to musi to zrobić sam.
To jest Jego decyzja. Rzecz również niezwykle ważna, to, że fundament, i to list do Efezjan o tym nam mówi, drugi rozdział, list do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Jest prawda również, która dotyczy fundamentu, na którym jesteście zbudowani. To jest prawda, która mówi, że każdy, kto jest zbudowany na tym fundamencie, ma takie same prawa. Ten fragment, który czytaliśmy, został napisany z powodu podziału, jaki w Kościele następował na Żydów i pogan. Jedni i drudzy wierzący, ale nie umieli się pozbyć myślenia o tym, że jedni są Żydami, wybranym narodem, a inni poganami, czyli tymi, których Żydzi nawet nie poważali za ludzi. I nawet jeśli się nawrócili wszyscy, to nie potrafili być jedno. I dlatego Paweł pisze, nie jesteście już obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych. Jesteśmy jedno na tym samym fundamencie. Nieważne, skąd kto przychodzi. Nieważne, skąd kto pochodzi. Nieważna jest jego przeszłość. Chociażby najgorsza albo i najszlachetniejsza. Jeśli stajemy na fundamencie Jezusa Chrystusa, jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno i mamy się nawzajem budować. To Kościół jest miejscem, gdzie dowiadujemy się, jak żyć. Biblia jest bowiem słowem, które mówi nam o tym, ale Kościół jest miejscem, gdzie się to praktykuje. Znam wykładowców biblijnych, którzy na każdy temat mogą powiedzieć kazanie, może nieznakomite, ale kazanie, które, w którym wszystko powiedzą w należytym porządku. Ale niektórzy z nich, a może nawet większość, mówią o sobie, że są agnostykami. Albo są niewierzący w ogóle. Jak to jest możliwe? Dlatego, że nie są w Kościele. Dlatego, że to, czego oni nie chcą, to nie chcą się poddać Bożej obróbce. Nieważne, co wiesz. Ważne, jak żyjesz. Dzisiaj prawie wszyscy ludzie na świecie wiedzą, kim był Jezus Chrystus. Nie mówię o tym, że wiedzą, że był Jezus, że był Synem Bożym, bo w to nie wierzą za bardzo, ale słyszeli takie imię. Natomiast niewielu ludzi na świecie dzisiaj żyje z Jezusem Chrystusem. Pytanie, którzy Go znają? Czy ci, którzy o Nim słyszeli, czy ci, którzy z Nim żyją? Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwość, to podam taki przykład. Jeśli jestem żonaty, no to jakbym powiedział, że słyszałem, że mam żonę, no to byłoby to dosyć dziwne, prawda? No ktoś by się zastanowił, czy w ogóle jestem normalny. Ale jeśli żyję z żoną, no to jest tak, jak powinno być. Ale zastanówmy się, co to za człowiek, który słyszał, że ma żonę. Większość ludzi dzisiaj w Polsce słyszała, że mają Pana. Ale nic z tego nie wynika. Nawet nie zainteresowali się, co on miałby im do powiedzenia. Jest tylko jedna dziwna kwestia. Ja nie byłem przecież, ja się nie urodziłem jako wierzący człowiek. Nikt się z nas taki nie rodzi. Ale zawsze mnie interesowało, co on ma do powiedzenia? Czy ja czasami czegoś w swoim życiu nie robię w sposób, który by mu nie odpowiadał? I to mnie interesowało, żeby się dowiedzieć. Ale większości ludzi nawet to nie interesuje. Mogę powiedzieć tylko, że im współczuję w sensie losu, który ich czeka. Nie współczuję im z powodu kary, którą poniosą, bo sami na nią pracują. Fundament Boży sprawia, że człowiek nie ma takich dylematów. Człowiek nie chce schodzić z tego fundamentu. Właściwie można powiedzieć, że wszystko jest jasne. A jeśli ja jeszcze to praktykuję, jeśli ja tak postępuję jeszcze w swoim życiu, to już nie ma właściwie o czym mówić. Jedyne, czego możemy oczekiwać, to przyjścia naszego Pana, powrotu naszego Pana, po to, żeby zakończyły się te szalone dni, w których żyjemy, gdzie prawda jawi się jako kłamstwo, a kłamstwo jawi się jako prawda, przynajmniej tak dzieje się w dzisiejszym świecie.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o czymś bardzo ważnym, a mianowicie, co się dzieje wtedy, gdy nasz fundament, nasz własny fundament zaczynamy niszczyć. Czy jest w ogóle taka możliwość? Otóż jest. Ale zacznijmy od Księgi Jozuego, od 6 rozdziału. Księga Jozuego, czyli wracamy daleko do początków Biblii. Jeśli komuś łatwiej, no to jest strona 240. I przeczytamy werset 20. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobyli miasto. To jest zdobycie Jerycha. Nie chcę o tym dzisiaj mówić, bo nie ma na to czasu. I werset 26. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta, Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Te dwa fragmenty. Kiedy Izrael wchodzi do ziemi obiecanej, do ziemi odpocznienia, staje przed największą przeszkodą. Staje przed Jerychem. Jerycho było potężną twierdzą. Wiemy, że ta kraina była pełna pogańskich wierzeń i to do tego wszystkiego jeszcze straszliwych praktyk, które Bóg nienawidził. Jeżeli ktoś kojarzy, to Sodoma i Gomora, które zostały zniszczone przez Boga, właśnie leżały na terenie ziemi obiecanej, czyli krótko mówiąc dzisiejszego Izraela. I do tego dzisiejszego Izraela wkracza lud, wtedy lud Izraela, idąc z Egiptu, właściwie po wielkim 40-letnim pobycie na pustyni. I staje przed Jerychem. Jerycho, najpotężniejsza twierdza wtedy w ziemi obiecanej, w Kanaanie. Nie można jej było obejść. Trzeba było albo ją zdobyć, albo ponieść tam klęskę i wrócić z powrotem. Jeśli ktoś pamięta, wiemy, to wiecie, że Jerycho nie zostało zdobyte ręką ludzką. Bóg kazał Izraelowi obchodzić to miasto przez 6 dni, trąbić w trąby, w ciszy, przepraszam, a w 7 dzień, kiedy kazał im wyjść i obchodzić to miasto, kazał im zatrąbić trąby, znieść okrzyk bojowy i mury się wtedy rozpadły aż do fundamentów. Tak dokładnie, że jak czytaliśmy w 20 wersecie, każdy, kto stał, wszedł prosto przed siebie do miasta. To oznacza, że nie rozpadły się mury w kilku miejscach, nie zrobiono żadnego wyłomu, po prostu mury się zawaliły. Wszystko się rozpadło. I każdy, tak jak stał, prosto przed siebie, wszedł do tego miasta i miasto zostało zdobyte. I w 26 wersecie jest powiedziane, że przeklęty będzie każdy, kto podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. I dalej jest powiedziane, że na swoim pierworodnym założy jego fundament. Czyli to miasto, żeby było odbudowane, wymagało założenia na nowo fundamentów. A Jozue mówi, na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Jak wiemy, Stary Testament, opisując nam pewne wydarzenia, które miały miejsce dawno temu, jest zapowiedzią wydarzeń nowotestamentowych. I we wszystkich obrazach, jakie mamy w Starym Testamencie, mamy obrazy pewnej duchowej rzeczywistości. Wejście do ziemi obiecanej miało oznaczać, że Izrael będzie żył w pokoju, bezpiecznie, razem z Bogiem. I dlatego zniszczona została największa pogańska twierdza na samym początku. To nam pokazuje, że jeśli wchodzimy w rzeczywistość samego Boga, jeśli Bóg nas powołuje ku zbawieniu, to wiemy, że dzieje się to z łaski za darmo. To nie my zasługujemy sobie na Bożą przychylność, to nie my sprawiamy, że Bóg się nami interesuje, to Bóg nas prowadza do rzeczywistości swojej, tego kogo chce. Ale żeby nas prowadzić, to burzy w nas pewne podstawy pogaństwa, bo tak to trzeba nazwać. Pewne podstawy życia, które jest złe, które jest niepoddane Bogu. I dzieje się to ręką samego Boga, nie dzieje się to ręką ludzką, ani wysiłkami człowieka.
I dokładnie to się wydarzyło tam, na samym początku wejścia do Ziemi Obiecanej. Dokładnie ta historia się wydarzyła. Ale jest ostrzeżenie o złego. Jeśli będziesz budował, odbudowywał swoje stare życie, to stare życie odbudujesz, i uważajcie, na pierworodnym i na najmłodszym postawisz to swoje stare życie. To oznacza, że zniszczysz całą swoją rodzinę od pierwszego dziecka do ostatniego. I tak dzieje się. Jeśli ludzie pozwalają sobie na odejście od Boga, to pierwsze sygnały tego nie są widoczne w ich życiu, ale w życiu ich dzieci. Tak się zawsze działo i tak się zawsze będzie działo. Dlaczego? Bo dzieci są znakomitymi obserwatorami. I dzieci najlepiej potrafią ocenić, czy człowiek, który wyznaje pewne zasady, żyje według tych zasad, czy nie. Jeśli żyje, to dziecko z radością idzie za tym. Bo dziecko z natury rzeczy naśladuje rodziców. Ale jeśli dziecko zobaczy fałsz, jeśli dziecko zobaczy obłudę, to odrzuci to. I to jest prawo młodości, prawo dzieciństwa, aby takie rzeczy czynić. Więc jeśli żyjesz na niby z Bogiem, to twoje dziecko nawet na niby z Bogiem nie będzie już żyło. Zniszczysz całą swoją rodzinę, odbudowując stary sposób życia, wracając do pogaństwa, wracając do grzechu. Zniszczysz całą swoją rodzinę. Czy Bóg nas nie ostrzega? W jasny i prosty sposób. Jozue to powiedział do ludzi w taki sposób, że gdy ci ludzie to słuchali, to ich serca drżały. Bo to oznaczało w tamtych czasach rzecz następującą. Jeśli ktoś wyrzeknie się Boga, to cała rodzina była usuwana z Izraela. Nieważne, czy dzieci zgrzeszyły, czy nie. Rodzice byli usuwani razem z dziećmi. Czasami było to przez kamieniowanie, czasami było to przez Boży sąd, jak na przykład w przypadku Koracha i jego rodziny. Można powiedzieć, cóż jego dzieci zgrzeszyły, cóż jego dzieci uczyniły złego. Ale kiedy Bóg wylał swój sąd, nie tylko on i jego żona, ale dzieci zostały również zniszczone, poniosły śmierć. Rozumiemy to dzisiaj o wiele lepiej, kiedy patrzymy na pewne zasady działania grzechu. Grzech działa zawsze tak samo. Więc jeśli nie żyjesz z Bogiem, jeśli twoje życie z Bogiem jest fałszywe, to twoja rodzina, twoje dzieci zauważają to najpierw. I najpierw zauważa to pierworodny. Dlaczego? Dlatego, że jest najstarszy. Dlatego, że on już umie myśleć, umie podejmować pewne decyzje. Najpóźniej zobaczy to najmłodszy, ale zobaczy. I w ten sposób doprowadzisz do śmierci z siebie i swoją rodzinę. Ale to jest wybór każdego z nas. Bóg dał nam wolność, z której możemy korzystać tak, jak chcemy. Nawet buntując się przeciwko Niemu. Bóg szanuje naszą wolność. On chce, aby z Nim byli ludzie, którzy Go naprawdę miłują. Cóż by to było za małżeństwo, w którym żonę musiałbym trzymać na uwięzi jak psa? Bo jak on tylko bym wypuścił, to na fru i na drugi koniec Europy. Wyobrażasz sobie takie małżeństwo? Ja nawet nie muszę sobie wyobrażać, bo ja znam nawet takie małżeństwa. Ale to nie jest małżeństwo. Jeśli kogoś na siłę chce przy sobie trzymać, to nie jest właściwe rozwiązanie. Bóg na siłę nikogo z nas nie trzyma przy sobie. Bóg trzyma nas przy sobie miłością. I jeśli ja Go również kocham, to mam najcudowniejsze życie, jakie mogę sobie wyobrazić. Życie, w którym doświadczam takich rzeczy, o których inni nie mogą nawet pomyśleć, bo nie są w stanie pomyśleć, że takie rzeczy mogą istnieć. Dlatego Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, jest zawsze otoczony pewnym nimbem tajemniczości i taką pewną zazdrością, nie w sensie negatywnym, że oni mają coś, czego my nie mamy. I nie rozumiemy, dlaczego oni są radośni, uśmiechnięci, dlaczego oni dają sobie radę w życiu, dlaczego chociaż biedni, chociaż czasami chorzy, potrafią Bogu dziękować i potrafią śpiewać często, także i w salach szpitalnych. A my, ludzie normalni, potrafimy tylko przeklinać swoje życie. Jest coś niezwykłego w życiu z Bogiem. Coś, czego nie da się czasami opisać nawet słowami. Ale jest to społeczność Boga i człowieka w absolutnej wolności, bez zniewolenia. Dlatego pamiętajmy, jeśli Bóg nas zbawił, jeśli Bóg nas uratował, a my Go zdradzimy,
to wydamy wyrok na siebie i na swoje dzieci, na całą swoją rodzinę i zniszczymy całą swoją rodzinę. Nie dlatego, że Bóg jest zły. To my do tego doprowadzimy. My swoją postawą. I jeszcze jedno ostrzeżenie, jeśli tak można powiedzieć, z Księgi Ezechiela 13:14. Tutaj zapisano taką rzecz. I rozwalę, chociaż 13 werset jeszcze. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. W swojej zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad nad zagładę. I rozwalę mur, który tynkowaliście i zrównam go z ziemią tak, że będzie odsłonięty jego fundament, a gdy upadnie, zginiecie w nim i poznacie, że ja jestem Pan. Kiedy już zlekceważymy naszego Pana i kiedy pogardzimy Nim, to wtedy Bóg, który jest nie tylko pełen miłosierdzia i miłości, ale jeszcze sprawiedliwy, wyleje na nas swój sprawiedliwy sąd. Ale zobaczmy, w jaki sposób Bóg przeprowadza swój sąd. Najbardziej zdumiewa mnie w Biblii to, że pewne rzeczy działają według tych samych zasad. Bóg najpierw zbudował w nas fundament i to jest coś, co jest najcenniejsze w naszym życiu. Ale kiedy Bóg wylewa swój sąd, to ten fundament nam zabiera. Zobaczmy, jak to tu jest napisane. Rozwalę mur, który tynkowaliście. Pamiętajmy, co Jezus powiedział faryzeuszom. Wy jesteście...